Witajcie, jestem Alan Finger. Uczę jogi od 38 lat i jestem założycielem szkoły jogi. Wybrałem moich najlepszych instruktorów, by nauczyli was ćwiczeń odpowiednich dla każdego. Instruktor Gene Kerner pomoże wam cofnąć efekty starzenia. Dziś nauczycie się, jak pozbyć się napięcia, które sprawia, że czujecie się zmęczeni. Za chwilę zaczynamy, zatem przygotujcie sobie trochę miejsca. Witajcie, jestem Jean Kerner, a to jest Jennifer Mones, również instruktorka jogi. Jesteśmy na Jamajce w okręgu Grand Lido. Stres i napięcie są głównymi przyczynami starzenia się i chorób. Stres objawia się sztywnością i trudnością wykonywania ruchów. Dziś wykonamy serię łagodnych ćwiczeń, które pozwolą wam pozbyć się owych podświadomych napięć. Poczujecie się dzięki nim młodsi. Na początek siadamy po turecku. Jeśli możecie, podciągnijcie nogę leżącą na podłodze jak najbardziej do siebie, by obie pięty znalazły się w jednej linii. Jeśli to niewygodne, możecie usiąść nieco luźniej. Trzymajcie nadgarstki w jednej linii z kolanami. Razem z wdechem wyciągnijcie lewą rękę do góry. Przy wydechu powoli opuśćcie dłoń na podłogę za sobą i obróćcie tułów. Zauważcie, jak najpierw kręgosłup Jen wydłuża się, a później skręca. Podstawowa pozycja trójkąta powinna być utrzymana. Skręt wykonujemy górną częścią tułowia. Pięknie, Jen. Wdech, uaktywniamy górne partie płuc pod obojczykami. Przy wydechu zauważcie, że możecie nieco pogłębić ten ruch. Skręt wykonujemy do momentu, który jest dla was wygodny. Nie powinniśmy czuć bólu. Wykorzystujemy oddech. Odwracamy się przodem. To samo ćwiczenie na drugą stronę. Wdech, ramię do góry. Wydech, kładziemy dłoń na podłożu i delikatnie się odwracamy tak, żeby spojrzeć za siebie bez konieczności ruszania szyją. Przy wdechu czujemy, jacy jesteśmy wysocy. Tworzymy przestrzeń między kręgami. Przy wydechu ściskamy kręgosłup, pozbywając się napięcia, które jest w nim skumulowane. Oddychamy równo i wykorzystujemy oddech, żeby pogłębić pozycję. Jeśli nadal nie możecie się zdecydować, czy powinniście z nami ćwiczyć, to wiedzcie, że wystarczy jedno ćwiczenie, by poczuć efekt. Na tym polega piękno technik jogi. Odwracamy się. Przechodzimy do skłonu w bok. Palce na zewnątrz. Wdech, lewe ramię do góry. Wydłużamy się. Poczujcie jedną linię od biodra aż po koniuszki palców. Jeśli kość ogonowa oderwała się od podłoża, to znaczy, że skłon jest zbyt głęboki. Opuśćcie ją i poczujcie, jak to rozciąganie rozluźnia całe ciało. Czujecie się młodsi. Jen jest bardzo rozciągnięta. Jeśli jesteście nieco sztywniejsi, dojdziecie do tego momentu, co ja. Wdech, powrót do góry. Wydech, opuszczamy rękę. To samo z drugiej strony. Wdech, prawe ramię do góry. Wydech, najpierw się rozciągamy. Sprawdźcie, czy nie jesteście zbyt napięci. Wyglądacie jak Jen, czy raczej tak jak ja? Jeśli wyglądacie jak ja, postarajcie się nieco wyprostować. Poczujcie przepływ energii od kości ogonowej aż do palców dłoni. Kość ogonowa to ta, która dotyka podłoża. Wdech i wydech. Wdech, prostujemy się. Wydech, opuszczamy rękę. Prostujemy nogi przed sobą i przechodzimy do Dandasana.
czyli siadu prostego. Jeśli jesteście przygarbieni, tak jak Jen, podciągnijcie dolną partię kręgosłupa i poczujcie, jak unosi się wasz mostek. Pamiętajcie o tym ruchu, kiedy siedzicie w samochodzie, czy po prostu stoicie. Nawet jeśli mostek uniesie się minimalnie, poprawi to wasze samopoczucie. Wdech, unosimy ramiona. Splećcie ze sobą oba kciuki. Poczujcie, jak kość ogonowa wiąże was z podłożem. Jeśli uda wam się to bez napinania ramion, spróbujcie unieść je nieco w stronę uszu. Rozciągamy obręcz barkową. Pracują mięśnie nóg. To ta sama pozycja, bardziej aktywna odmiana. Samo jej utrzymanie wymaga wysiłku. Pomagajcie sobie oddechem. Wdech. W czasie wydechu opuszczamy ręce wzdłuż boków ciała. Obracamy dłonie tak, żeby palce wskazywały do przodu. Wdech i powoli przechodzimy do skłonu. Kiwamy się w obie strony. Wdech, a przy wydechu staramy się pogłębić skłon. Jeśli jesteście mniej rozciągnięci, możecie po prostu trzymać nogi prosto, podeprzeć się rękoma za sobą i odpychać się do przodu. Skłon wykonujemy do momentu, aż poczujemy, że rozciągają się mięśnie tylnej strony nogi. Jen w tej pozycji nic by nie poczuła. Pamiętajcie, nieważne jak daleko się posuniecie, te ćwiczenia zawsze można pogłębić. Nigdy nie dojdziecie do końca, bo tego końca nie ma. Musicie czuć, że się rozciągacie i pomagać sobie oddechem. Sam oddech, jeśli robicie to prawidłowo, może poprawić wam samopoczucie. A jeśli macie dobre samopoczucie, wewnętrzna radość będzie się odbijała w każdej waszej czynności. Prostujemy się. Odwracamy dłonie palcami za siebie i rozciągamy ramiona. Rozciągamy też górne części rąk. Starajcie się, żeby ramiona nie wyginały się do środka, raczej na zewnątrz. Dążymy do tego, by móc utrzymać tę pozycję bez wysiłku. Oddech równy i spokojny. Jesteśmy świadomi każdego ruchu. Jeśli posunęliście się za daleko, nie przerywajcie ćwiczenia, tylko lekko zmniejszcie skłon. Oddech pomaga wam rozciąganiu. Im dłużej utrzymujecie pozycję, tym bardziej rozciągacie ciało. Jeszcze jeden oddech. Wdech i podnosimy się. Powoli zbliżamy palce. Stajemy na czworakach w pozycji kota. Rozstawiamy palce szeroko, kolana dokładnie pod biodrami i na szerokości bioder. W czasie wdechu unosimy kość ogonową. Skoncentrujcie się na miejscu pomiędzy łopatkami i ściągnijcie łopatki. Patrzcie do góry. Przy wydechu wyginamy dolną część pleców i wciągamy brzuch. Opuszczamy głowę. Jeszcze raz. Kość ogonowa do góry, kręgosłup piersiowy w dół. Patrzymy do góry i wydech. Powtarzamy ćwiczenie, dostosowując je do oddechu. Rozciągamy kręgosłup w obie strony. Staje się on giętki i ruchliwy. Kręgosłup to centrum naszego ciała. Jeśli będzie giętki, reszta też. Po kolejnym wydechu wracamy do pozycji wyjściowej. Siadamy na piętach, podwijamy nogi, podeszwy stóp razem. Podudzia tworzą kąt rozwarty. Wdech. Przy wydechu skłon do przodu. Czoło zbliżamy do stóp. Zatrzymujemy się w tej pozycji. Ćwiczę jogę od ponad 40 lat i czuję się wspaniale. Dzielenie się z wami doświadczeniem jest dla mnie wielką radością.
Witam ponownie. Jestem Jean, a to jest Jennifer. Jesteśmy w okręgu Grand Lido na Jamajce. Mam nadzieję, że jesteście jeszcze z nami. Wychodzimy z tej pozycji. Kolana razem, podeszwy stóp na podłodze. Stopy ułożone równolegle, oddzielone na szerokość bioder. Ręce za siebie, palce dłoni skierowane do wewnątrz. W czasie wdechu unosimy mostek, ściągamy łopatki i zaczynamy unosić biodra i miednicę. Świetnie jej to idzie. Tworzymy jedną linię od kolan do ramion. Możecie popatrzeć do góry, wydłużając tę linię do czubka głowy. Kość ogonowa ciąży w dół. Jeszcze jeden oddech. Wdech, przy wydechu powoli opuszczamy się. Podwijamy nogi i przechodzimy do pozycji kota. Dłonie pod ramionami, a kolana pod biodrami. Wdech, kość ogonowa do góry, wyginamy górną część kręgosłupa. Wydech, wyginamy dolną część kręgosłupa i wciągamy brzuch. Powtarzamy to dwa razy. Ćwiczymy w rytm oddechu. Już powinniście czuć się rozciągnięci, a kiedy się tak czujecie, ożywia się wasz umysł. Wracamy do pozycji wyjściowej. Palce stóp skierowane do tyłu. Palce dłoni na zewnątrz. Zbliżamy dłonie do kolan, pozostawiamy maleńki odstęp. Palce środkowe mają być ułożone równolegle. Całe dłonie oparte o podłoże. Bez usztywniania stawów łokciowych powoli naciskamy w tył w stronę pięt. Siadamy na piętach. Być może wcale nie musicie się cofać, to znaczy, że jesteście rozciągnięci. To świetne ćwiczenie rozciągające od dłoni i palców poprzez całą rękę. Czujecie? Wdech i wydech. To doskonałe ćwiczenie, jeśli często siedzicie przed komputerem. Niweluje efekty przygarbienia. Rozluźniamy się i wstrząsamy ręce. Wracamy do pozycji kota. Podciągamy prawe kolano tak, aby znalazło się między dłońmi. Stopa ułożona ukośnie w stosunku do osi ciała. Cofniętą stopę wyciągamy jak najdalej. Pomagamy sobie kolanem i palcami. Starajcie się nie upaść na bok. Biodra mają być obrócone prostopadle do osi ciała. Zbliżamy palce dłoni do bioder. Można się na nich unieść. Wdech. Jest to pozycja gołębia. Starajcie się poczuć, jak rozciąga się cała górna połowa ciała. Już powinniście czuć się młodsi. Wdech. Uaktywniamy górne części płuc, których zwykle nie używamy. Przy wydechu robimy skłon w kierunku nogi, do kolana. Schodzimy na łokcie. Jeśli dacie radę, możecie oprzeć czoło o podłogę. Poczujcie, jak rozluźnia się udo i mięśnie pośladkowe. Poczujcie przepływ energii od czubka głowy aż po palce stóp. Jeśli coś przeszkadza w tym przepływie, zróbcie wdech i postarajcie się zlikwidować przeszkodę. Wdech i powoli powtarzamy. Wydech. Czujemy, jak z każdym oddechem nasze ciało się rozluźnia. Opuszcza nas napięcie. Prostujemy się. Prostujemy się. Znowu pozycja kota. Powtarzamy to samo ćwiczenie z drugiej strony. Stawiamy lewe kolano pomiędzy dłońmi. Stopa delikatnie odwrócona w kierunku biodra. Druga noga jak najdalej cofnięta. Cofamy dłonie. Jen jest świetnie rozciągnięta. Ale ona jest instruktorem, od dawna już trenuje.
Wam uda się może dojść do takiej pozycji. To dobrze, zatrzymajcie się. Jeśli tylko nas oglądacie, spróbujcie zrobić jedno ćwiczenie. W tym tkwi piękno jogi. Już niewielka ilość ćwiczeń pozwala odczuć efekt. Przesuwamy dłonie do przodu i opieramy się na łokciach. Przesuwamy je dalej. Robimy to samo, co poprzednio. Jeśli jedna strona jest lepiej rozciągnięta, rozciągajcie się na tyle, na ile pozwala ta mniej rozciągnięta strona. Im bardziej wyrównujecie możliwości obu stron ciała, tym bardziej równoważycie umysł. Im bardziej jesteście zrównoważeni, tym lepiej się czujecie. To jest właśnie cel ćwiczeń jogi. Czuć się lepiej i młodziej. Oczywiście wszyscy się w końcu zestarzejemy, ale nie musimy tego przyspieszać. Wdech i przy wydechu podnosimy się. Znowu pozycja kota. Stajemy teraz na kolanach. Mogą być ustawione nieco szerzej niż biodra. Odwijamy palce stóp w stronę podłogi. Wciągamy brzuch. Zaczynamy robić skłon do tyłu. Nie musimy bardzo się wyginać. Jen jest rozciągnięta i musi robić głębszy skłon. Pamiętajcie, że ćwiczenie należy pogłębiać do granic swoich możliwości. Wdech. Aktywne są górne części płuc. Czujemy, jak rozszerza się serce. Spowalniamy proces starzenia. Cofamy garbienie się i kurczenie. Robimy się wyżsi i dłużsi. Wdech. Powrót. Palce stóp skierowane do tyłu. Siadamy na piętach. Czoło spoczywa na podłodze. Pozycja embrionalna. Staramy się poczuć jak dziecko. Rozluźniamy się. Możemy odpocząć. W czasie wdechu uaktywniamy dolne części pleców. Czujemy, jak w tej pozycji wielbłąda rozluźnia się dolna część kręgosłupa. Przy wydechu rozluźniamy całe ciało. Czujecie, jak czoło swobodnie spoczywa na ziemi. W czasie wdechu czujemy, jak brzuch naciska na uda. Rozciągamy w ten sposób kręgosłup lędźwiowy. Przy wydechu czujemy, jak zwężamy się w talii, a kręgosłup się wydłuża. Czujemy się lepiej z każdą minutą. Wdech. Wydech. Równy i łagodny oddech. Im bardziej się rozluźnicie, tym bardziej płynnie będziecie oddychać. Zostańcie w tej pozycji i rozluźnijcie się. Jeśli jesteście początkujący, nie przejmujcie się. Nie wszystko wie się od razu. Witam ponownie. Mam na imię Jean, a to jest Jen. Dzisiejsze ćwiczenia mają nas odmładzać. Siadamy, prostując nogi przed sobą i rozluźniamy się. Rozciągamy się z każdej strony. Czujemy, jak kość ogonowa dociska do ziemi. Wdech. Przy wydechu robimy skłon do przodu. Jeśli jesteście mało rozciągnięci, może wystarczyć odpychanie się rękoma zza siebie. Rozciągamy tylną część nóg. Wyrównujemy oddech. Dziś ćwiczyliśmy na siedząco, jak zauważyliście. Powinniście czuć się lepiej. Nie trzeba wiele, żeby to odczuć. Prostujemy się. Siadamy po turecku. Staramy się trzymać pięty w jednej linii, ale przede wszystkim ma to być wygodna pozycja.
Dłonie spoczywają na kolanach. Przymykamy oczy. Koncentrujemy się na swoim wnętrzu. Badamy swoje ciało umysłem. Szukamy miejsc, gdzie ciągle ukrywa się napięcie. Im bardziej się rozluźnicie, tym bardziej wydobędziecie ukryte w sobie dziecko. Poczujecie się młodsi. Dziękuję wszystkim za uwagę. Opracowanie wersji polskiej Synthesis Media.